Jest, nie ma, muszę się przesunąć, bo. Czy tam widać moje wszystkie pipki? Czekajcie, muszę je odstawić. Jaja. Wszystkie moje kubki po kawie. Jak na świeczniku. Schowałam, nie widać. Dzień dobry. Co tam jeszcze widać? Nic już więcej nie widać. Bajzel, jakich mało. Hello, hello. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam Was. 5 osób. Czekam na jakiś znak, sygnał, że... Kurczę. O, że mnie dobrze widać, że mnie dobrze słychać, że jestem na wizji, że nie ma zakłóceń, bo mi tutaj bardzo, bardzo migało. Bardzo mi migało, że nie poszła transmisja. Jest Asia. Hej, hej. To chyba znaczy, że wszystko jest ok. Przestały mi się pojawiać takie kółeczka z waszymi buziami w prawym górnym rogu, co jest deczko takie dla mnie, no, słabe, bo zawsze widziałam, że mnie widać po prostu, bo widziałam, kto mnie ogląda, a teraz już nie widzę niestety. Widzę, że jest 12 oczek, ale nie widzę z drugiej strony kto. Więc to już będzie anonimowo. Dzień dobry, pisze Beata. Dobrze słychać i dobrze widać, bardzo się cieszę. Witajcie, witajcie po raz kolejny w kolejną środę. No właśnie, nie wiem, czy Wam też tak jak mi ten czas tak mija, że nie koduję po prostu, jaki jest dzień tygodnia. Dobrze, że Karolina ustawia te powiadomienia na Facebooku i one mi wyskakują, bo jak mi wyskakuje, że dzisiaj jest zaplanowana transmisja live, to znaczy, że wiem, że dzisiaj jest środa i że muszę tutaj do Was przyjść i coś Wam mądrego powiedzieć. Więc generalnie mój tydzień to nie jest tak, jak zwykle jest od poniedziałku do piątku, mój tydzień jest od środy do środy, jak jest środa. To wiem, że jest środa dopiero, a pozostałe dni tygodnia mi tak mijają zupełnie bez, anonimowo, bez jakiegoś tam poczucia, że właśnie minął tydzień. No, jak Wam tam mija ten czas? Jak się miewacie? Powiedzcie. Ja mam fajne pytanie na rozbieg, ale zanim pytanie na rozbieg, przedstawię się tym z Was, którzy są tutaj po raz pierwszy. Witam serdecznie wszystkie nowe cukiereczki. To jest cotygodniowy live bezcukrowy, podczas którego rozmawiamy o promocji, o sprzedaży i marketingu rękodzieła. Więc jeżeli jesteście tutaj nowi i jesteście rękodzielnikami, to trafiliście w bardzo dobre miejsce. Od razu Wam powiem, żebyście wskakiwali do naszej grupy, grupa Biznes bez cukru. Jest to absolutnie najlepsza grupa dedykowana, najlepsza grupa biznesowa dedykowana rękodzielnikom w Polsce. I warto w niej być, dlatego że tam się bardzo dużo dobrego dzieje. Karolina pyta, gdzie jest druga rura wiatru? Ja się pytam. To ja się pytam o Twoją czujność, bo w tych kolczykach nigdy nie było drugiej róży wiatru, zawsze była jedna. One zawsze były asymetryczne od samego początku, moja droga siostro. Monika pisze, że czas mija przy maszynie i maseczkach. My też jesteśmy uzbrojone w maseczki z moją Julką i od jutra pomykamy w maseczki, w maseczkach. Mamy maseczki od Mariseli, od Edyty Woźniak, znacie ją wszyscy. Ja mam w liski, a Julka ma w kotki. Adam też dostał w liski, więc będziemy wszyscy pomykać w kolorowych maseczkach. Ja się nazywam Małgorzata Sowa, bo oczywiście zapomniałam Wam powiedzieć, tym z Was, którzy są tutaj po raz pierwszy, i od ponad 11 lat zajmuję się rękodziełem. Zbudowałam swoją firmę opartą właśnie na rękodziele. Firma nazywa się, marka nazywa się Pillow Design. Po drugiej stronie kamerki już jest moja siostra, właśnie ona mnie rozliczyła z tej drugiej róży wiatru, w której nigdy nie było. Karolina również zajmuje się rękodziełem od 6-7 lat, od wielu lat. W każdym razie stworzyła swoją własną markę Shoot the Sparrow. Jest to marka biżuterii modowej. Wspólnie prowadzimy butik stacjonarny, w którym sprzedajemy nasze rękodzieło. I stąd nasze doświadczenie, którym dzielimy się z Wami. Nasze marki są już znane w całej Polsce. Artykuły o tych markach pojawiały się często i pojawiają się często w magazynach branżowych. Były występy telewizyjne, więc naprawdę wiemy, o czym mówimy. Możecie być spokojni o jakość informacji, jakość wiedzy, którą Wam tutaj przekazujemy. Ten Biznes bez cukru to jest nasz wspólny produkt, wspólny projekt dedykowany właśnie rękodzielnikom, w którym spełniamy naszą wielką misję, żeby odczarować rynek rękodzielniczy w Polsce, żeby sprawić, żeby zawód rękodzielnika, projektanta i artysty nabrał takiego szlachetnego rytu, żeby był to zawód, który wzbudza podziw i zazdrość,
A niestety, żeby zniszczyć to takie szkodliwy pogląd o tym, że rękodzielnik to jest taki dłubacz domowy, który z blaku laku po prostu naniziuje jakieś tam koraliczki i drewienka na sznureczki. No więc nie, łamiemy te stereotypy, uczymy rękodzielników, jak profesjonalnie podchodzić do swojego zawodu, jak profesjonalnie podchodzić do sprzedaży i marketingu rękodzieła. I właśnie te nasze cotygodniowe spotkania tutaj z Wami polegają na tym, że Wy wpisujecie swoje pytania w komentarzach. Ja na nie odpowiadam, żeby nie klepać na pusto zbyt długo na początku, zanim pojawi się pierwsze pytanie od Was. Ja mam przygotowane pytanie na rozbieg, ale przewinę sobie komentarze, bo tam jakiś taki komentarz się grubszy pojawił i nie wiem, czy to nie było pytanie. A nie, dzisiaj tutaj dziewczyny piszą, że jak sobie radzą w takiej narodowej kwarantannie. Marcin pisze, że znów asymetrycznie. No ja nic nie poradzę, że uwielbiam asymetrię. Marcin, wiem, że ty nie lubisz. Ale dobra, umówimy się na następny raz. Za tydzień we środę wystąpię w symetrycznych kolczykach, żeby ci było miło. Słuchajcie, mam pytanie na rozbieg. Pytanie jest bardzo fajne i tym razem dotyczy zdjęć. Pojawiło się na grupie takie pytanie: co sądzicie o zdjęciach typu flatlay? Czy robicie takie do swojego sklepu albo Instagrama? Czy sprawdzają się Wam w marketingu Waszych produktów? Pytam, ponieważ osobiście uwielbiam, sama często takie robię i będę wdzięczna za Wasze opinie. I tam było to pytanie było opatrzone oczywiście zdjęciem takim przykładowym flatlay. No więc jeśli chodzi o zdjęcia flatlay, to oczywiście, że są to super zdjęcia. Dla tych z Was, którzy po raz pierwszy zderzają się z terminem flatlay, co to jest zdjęcie flatlay? Na czym polega zdjęcie flatlay? Otóż zdjęcie flatlay to jest zdjęcie w pewnym kontekście. Jest to nasz produkt sfotografowany, tak jak sama nazwa wskazuje, prostopadle z góry, na płasko, ułożony właśnie w jakimś kontekście. I kontekst z tego zdjęcia jest najważniejszy w tym zdjęciu. Żeby dobrze korzystać ze zdjęć flatlay, żeby dobrze podejść w ogóle do tych zdjęć, trzeba po pierwsze właśnie mieć świadomość tego, do czego one mogą służyć i po co je tak naprawdę robimy, bo w zdjęciach flatlay nasze produkty nie pełnią roli pierwszoplanowej. To jest ten rodzaj zdjęcia, na którym nasz produkt, nasze rękodzieło niekoniecznie jest takim głównym produktem. Zdjęcia flatlay to zdjęcia kontekstowe, to zdjęcia, które wprowadzają naszych klientów, które wprowadzają naszych fanów i takich podglądaczy, paczaczy i stałych klientów w pewien nastrój i temu właśnie służą. Zdjęcia flatlay to takie zdjęcia, których niekoniecznie używamy stricte do sprzedaży, to nie są zdjęcia takie typowo packshotowe, których używamy na przykład w galerii rękodzieła, z którą współpracujemy, które robimy na przykład w naszym sklepie, chociaż mogą częściowo stanowić zdjęcia, którymi prezentujemy nasze produkty w naszym własnym sklepie, ale najlepiej te zdjęcia sprawdzają się w mediach społecznościowych. Dlaczego? Dlatego, że media społecznościowe i ich zadanie, takie nasze biznesowe zadanie mediów społecznościowych, naszych rękodzielniczych mediów społecznościowych jest takie, żeby romansować z naszymi obserwatorami, z naszymi klientami i z naszymi fanami. Media społecznościowe, o czym mówiłam już bardzo często na tych spotkaniach, o czym mówiłam w kursie, o czym dowiecie się też z wielu, wielu nagrań Q&A-ów, z wielu artykułów z naszego bloga. Media społecznościowe to nie jest narzędzie sprzedażowe, a przynajmniej nie stricte sprzedażowe. Media społecznościowe to jest część naszego lejka sprzedażowego. Najczęściej jest to góra tego lejka. Ci z Was, którzy nie wiedzą, co to jest lejek sprzedażowy, oczywiście zachęcę Was do zerknięcia do naszego sklepu, tam już są dostępne moduły naszej bezcukrowej dychy, można je kupić wstecz i jest cały moduł o sprzedaży i o lejkach sprzedażowych. Tam dowiecie się dokładnie, jak konstruować lejki sprzedażowe rękodzielnicze, jak sprzedawać to rękodzieło, właśnie patrząc na proces sprzedaży jak na lejek, jak na pewne ścieżki, które nasi klienci przechodzą. I właśnie media społecznościowe w tych lejkach sprzedażowych pełnią taką funkcję naganiaczy.
To znaczy, one wprowadzają, tak jak powiedziałam, naszych obserwatorów, naszych fanów w pewien nastrój, w pewien flow. Dzięki zdjęciom Flatley w mediach społecznościowych możemy bez użycia słów i bez takiej natarczywej komunikacji z naszymi klientami już na starcie zasugerować im, co to za klimat jest tych naszych produktów, co one robią, jaki mają charakter, jaki mają wydźwięk, co mówią o nas. A to, co mówią o nas, to będą jakby przenosiły te wspólne cechy naszej, naszych klientów na zupełnie nowy poziom, co mówią o naszej marce. To są zdjęcia, które bardzo dobrze funkcjonują przy takim szybkim kontakcie. Zanim zdążycie powiedzieć jedno słowo, to zdjęcie powie milion słów zamiast tego jednego słowa. Więc te zdjęcia są bardzo, bardzo pomocne, tak długo, jak wiemy, jak z nich korzystać, bo źle wykorzystane zdjęcie Flatley Wam nie zadziała. Nie zadziała Wam jako zdjęcie typowo sprzedażowe, dlatego że bardzo łatwo na zdjęciu Flatley pomylić, co właściwie jest sprzedawane. Czy jest to biżuteria, która się tam znajduje, a może kubek, który stoi obok, a może ta kawa, która jest w tym kubku. Więc to nie są zdjęcia stricte sprzedażowe, to są zdjęcia, które mają zaczarować Waszych klientów, Waszych fanów, to są zdjęcia, które mają zaciekawić Waszych fanów, które mają sprawić, że ci ludzie, którzy spotkają się z tymi zdjęciami, szczególnie ci, którzy spotkają się z nimi po raz pierwszy, czyli ci ludzie, którzy po raz pierwszy wejdą do Waszych mediów społecznościowych, oni poczują, że chcą tu zostać na dłużej, bo to jest piękne zdjęcie, ono mi coś mówi, ja się chcę zagłębić w to, co jest na tym fanpage'u, w to, co jest na tym profilu na Instagramie, chcę zostać dłużej, chcę popatrzeć więc dłużej, bardziej, głębiej w to, co tam jest. I tak należy patrzeć na zdjęcia Flatley. Tak jak powiedziałam na samym początku, najważniejszy w zdjęciach Flatley jest kontekst. To znaczy, te wszystkie produkty, które leżą wokoło naszego produktu, czyli te wszystkie produkty w otoczeniu naszego produktu, one muszą mieć jakiś wspólny mianownik, one muszą być w jakiś sposób spójne, one w jakiś sposób muszą mówić o tym, jaka jest ta nasza marka. Czyli jeżeli na przykład jakiś taki bardzo charakterystyczny produkt, bym chciała dać Wam za przykład, powiedzmy, jest, jeżeli robicie taką biżuterię gotycką, powiedzmy, dla gotów, to zdjęcia Flatley powinny mieć inne elementy, które nawiązują do tej kultury, do tego stylu. Nie może tam się pojawić nagle piórko i kwiatuszek, bo to się ma nijak do tego stylu, wręcz gryzie się z tym stylem, jest absolutnie tak negatywnie kontrastujące, dlatego że osoba, która interesuje się tym stylem, która tak tunelowo patrząc w zdjęcia w internetach, zainteresuje się tego typu zdjęciami, ona widząc jakieś takie, wiecie, słodko pierdzące kwiatuszki, motylki, zdziebełka i piórka, pomyśli sobie, że chyba zbłądziłam, to nie jest ta strona taka, o której myślałam, że jest. Więc bardzo ważny jest ten kontekst, żeby on był spójny z naszymi produktami, z charakterem naszej marki, żeby były tam inne produkty komplementarne, czyli bardzo dobrze, jeżeli macie markę premium, fotografować, robić zdjęcia Flatley w otoczeniu innych produktów premium. Jeżeli robicie zdjęcia i na nich Flatley i na nich jest na przykład jakiś magazyn, dobrze, żeby to był magazyn z wyższej półki, żeby to nie była przyjaciółka, tylko żeby to był na przykład jakiś L, albo jeżeli zajmujecie się na przykład modą czy ceramiką, jakiś inny magazyn z wyższej półki, taki magazyn premium, który mówi o tej tematyce, w którą Wy się wpisujecie, czyli jeżeli robicie elementy wystroju wnętrz, niech to będzie wysokiej klasy magazyn wnętrzarski. Jeżeli sprzedajecie ręcznie robione kosmetyki, niech to będzie wysokiej klasy magazyn o zdrowiu czy o kosmetykach. Nie wiem, czy jest magazyn dedykowany wyłącznie kosmetykom, ale na pewno jest mnóstwo takich wysokiej jakości magazynów o zdrowiu, o zdrowym stylu życia, które się bezpośrednio łączy ze zdrowymi, ekologicznymi, ręcznie robionymi kosmetykami. Więc to otoczenie tego produktu na zdjęciach Flatley jest na tak naprawdę najważniejsze. Nie ma sensu robić zdjęć Flatley nieprzemyślanych, tylko po to, żeby one były. I naprawdę techniczna jakość zdjęcia Flatley jest drugorzędna. Serio, serio. To, czy Wy tam macie ziarno, czy macie prześwietlenia, czy coś, tak długo jak to zdjęcie jest czytelne, ono będzie wystarczająco dobre. Wybitnie w tego typu zdjęciach
ta techniczna strona zdjęcia schodzi na dalszy plan. I widać to naprawdę na okrągło. Są bardzo duże marki, które robią zdjęcia flatlay zwykłą komórką i nawet nie obrabiają tych zdjęć. Robią je tak z ręki po prostu, dlatego że sama jakość techniczna zdjęcia przy fotografii flatlay nie jest bez znaczenia, ale to znaczenie jest drugorzędne po prostu. Najważniejszy jest kontekst tego zdjęcia, najważniejsze jest to, w jaki sposób to zdjęcie bez słów przemawia do Waszych klientów. Przykład kolejny, jeżeli wykonujecie produkty dedykowane niemowlętom, bardzo dobrze jest swój produkt sfotografować na zdjęciu flatlay w otoczeniu jakichś miękkich, przyjemnych, innych rzeczy dla niemowląt, które jakby zasugerują mamie, która będzie, bo mama jest klientką w tym przypadku, które zasugerują mamie, że tu jest miękkość, tu jest łagodność, tu jest ciepło, tu jest dotyk, tu są więzi, tu jest to wszystko to, co dzieje się między mamą a maleńkim dzieckiem. Więc bardzo, bardzo, bardzo istotny jest ten kontekst i naprawdę nie ma sensu najmniejszego robienia zdjęć typu flatlay w złym kontekście, w nieprzemyślanym kontekście, nawet jeśli są to zdjęcia wybitnie dobre technicznie, bo one i tak wam nie zadziałają, one nie zrobią tej roboty, do której zostały stworzone, bo one zostały stworzone do tego, żeby oddawać klimat, charakter, żeby zaczarować, żeby wciągnąć tego klienta na dłużej. Pamiętajcie, że nowy klient wciągnięty na dłużej do waszych marek, do waszych mediów społecznościowych, to jest klient, który będzie chciał zagłębiać się w wasze miejsca w sieci i to będzie klient, który zacznie budować sobie z waszą marką więzi, a takie więzi prowadzą prędzej czy później do sprzedaży, a to właśnie na sprzedaży koniec końców nam wszystkim zależy. I w międzyczasie pojawiły się dwa pytania, więc lecę pędzę. I Sara pyta. Ja mam pytanie, w jaki sposób można prezentować szydełkowe produkty chusty? Zawsze robię zdjęcia na płasko lub zawieszone, ale jakoś nie trafiają do moich obserwatorów. Brakuje mi też pomysłu, jak przy takim produkcie zagadać do klienta, aby zatrzymać go na dłużej. W pierwszym zimnym kontakcie zagadujesz do klienta Sara zdjęciem, więc nie wiem, jakie to są chusty. Chust szydełkowych jest mnóstwo. Są bardzo kolorowe, energetyczne, tęczowe, są też takie stonowane w kolorach beżowych, szarych, takich kaki. W zależności od tego, jakie to są chusty, możesz sobie po pierwsze wpisać w Pinteresta, wpisz sobie hasło tam, gdzie można wpisywać tagi. Chusta zdjęcie na przykład. I bardzo dużo ci się pojawi na Pinterestie takich inspiracji na to, jak można fotografować te chusty. Bardzo mi się osobiście podobają chusty w takim otoczeniu, nie na płasko właśnie, dlatego że chusta sfotografowana na płasko jest bezkształtna. To jest ten typ produktu, który fotografowany po prostu leżący traci swój kształt. Jeżeli na przykład już chcesz na płasko z góry, no bo takie zdjęcie też jest potrzebne, zrobić zdjęcie chusty, to nie rozkładaj jej tak, wiesz, tak jak do prasowania, dlatego że te chusty wyglądają w takim ułożeniu brzydko. Zwiń, połóż ją sobie na płasko i przez środek po prostu tak włóż w ręce w tą chustę i ją zwiń. I ona nabierze takiej formy, takiej trójwymiarowości i zupełnie inaczej będzie wyglądała na płaskim zdjęciu. Bardzo podobają mi się zdjęcia chust na stylowych meblach, ale to jest moje osobiste odczucie. Ja lubię patrzeć na zdjęcia lnianych ubrań, czy dzianinowych ubrań, czy dzianinowych dodatków właśnie na meblach, które są troszkę surowe, może troszkę vintage, troszkę pozadzierane na przykład, takie niedoskonałe. Bardzo lubię tego typu zdjęcia, ale ty musisz popatrzeć, co u ciebie nie działa. I jeżeli, co u ciebie działa i nie działa, jeżeli ty już widzisz, że to, co do tej pory robiłaś, nie działa, testuj dalej. Testuj i sprawdzaj, które zdjęcia będą działały lepiej. Zobacz to po zasięgach, po lajkach, po udostępnieniach, po komentarzach. I jeżeli zauważysz pewien trend, pewien wzór jakby w tych reakcjach Twoich klientów na Twoje zdjęcia, że będzie ich coraz więcej,
w zależności od tego, w którym kierunku będziesz szła, idziesz dalej w tym kierunku, udoskonalasz ten kierunek, który działa. Pinterest będzie dla Ciebie bardzo dużą inspiracją, bardzo, bardzo, bardzo dużą. Inspiracją warto na Pinterestie też wyszukiwać tego typu hasła angielskie. Nie wiem dlaczego, ale mi zawsze jak szukam jakiejś inspiracji na Pinterestie na różne rzeczy, bo nie tylko związane z rękodziełem, ale na przykład z wystrojem wnętrza, z ułożeniem kwiatów, czy tworzeniem w domu takich kompozycji z kwiatów doniczkowych, zawsze mi lepiej działają hasła angielskie. I dopisuj po prostu hasło picture, żeby Ci nie wyskakiwały same chusty, oferty chust, tylko żeby Ci wyskakiwały pomysły na fotografię. O, przepraszam. I Katarzyna pyta. To pytanie a propos flat lay. Każdy produkt nadaje się na takie zdjęcie, na przykład biżu, nawet jeśli nie jest głównym bohaterem, wygląda ładnie, widać je w całości. A co z kubkiem lub świecami z obrazkiem? Żeby był widoczny image, to kubek musiałby być położony, dziwnie chyba, lub zdjęcie pod jakimś ukosem. No właśnie, Katarzyna, nie dziwnie. Nie, jeżeli popatrzysz na zdjęcia flat lay, jak nie na zdjęcia produktowe, tylko na zdjęcia, które mają Twojego klienta wprowadzić w pewien klimat, ułożenie kubka ma drugorzędne znaczenie, znowu, dlatego że ułożenie kubka pokażesz na zdjęciach typowo sprzedażowych, typowo produktowych, a zdjęcie flat lay to nie jest zdjęcie typowo sprzedażowe, typowo produktowe. To jest zdjęcie, którym sprzedajesz swoim klientom klimat, charakter, pewną magię, pewną aurę wokół Twojej firmy, więc robiąc zdjęcie świecy, czy robiąc zdjęcie kubka, wcale nie musi być widoczne na tym kubku to, co jest narysowane na nim, czy obrazek na świecy. Ma być widoczne to, co ta świeca i ten kubek może zrobić z tym klientem. Ma klient poczuć przez to zdjęcie aromat tej kawy, czy tej herbaty. Ma poczuć to ciepło. Ma poczuć nagłą potrzebę sięgnięcia do książki, przeczytania ją przy świecy, przy zapalonej świecy i przy kubku pachnącej, aromatycznej kawy. Ty masz zaczarować go tym zdjęciem flat lay, a nie od razu sprzedać ten kubek. Bo jeżeli uda Ci się zaczarować tego klienta i wprawić go w taki nastrój, Boże, faktycznie poczytałabym tą książkę, ale nie tak po prostu od niechcenia, tylko przy takim fajnym, klimatycznym otoczeniu, to ten klient wejdzie do Ciebie na sklep i ten klient już sobie poogląda zdjęcia produktowe gotowe do zakupu, już zdjęcia produktowe, ale robotę zaczarowania i wprowadzenia w ten klimat zrobi to zdjęcie flat lay, na którym wcale nie musi być widać obrazka na tej świecy, czy obrazka na tym kubku. I tyle. I tak oczywiście, że kubek położony na płasko będzie wyglądał dziwnie, ale możesz na przykład, nie wiem, jak ludzie robią kubki, to często robią też spodeczki albo łyżeczki ceramiczne. Zawsze może ten kubek stać na spodeczku, na którym już widać wzór i można się domyśleć, że podobny jest na kubku czy filiżance, więc no, różne są na to sposoby. Świece na przykład, wyobrażam sobie, że te, które zdobione są papierem takim papirusowym, ja nie wiem, jak się, czy to są serwetki, czy to jest jakiś taki specjalny papier, zawsze może być w tle gdzieś leżeć arkusz takiego papieru, który będzie wprowadzał w ten nastrój, który będzie dawał ten kontekst. To nie musi być typowo sprzedażowe zdjęcie. I tam nie musi być widać wszystkich detali tego produktu, który fotografujesz. Karola pisze, że na pewno zgubiłam drugą różę wiatrów. A Joasia pisze, że jakoś nie kojarzę żadnych pilołowych kolczyków w asymetrii. No i właśnie, Asia, dotknęłaś sedna sprawy, jednej z wielu spraw, z którymi borykają się rękodzielnicy. Nie ma w zasadzie w pilołowych żadnych kolczykach asymetrii, ale dlatego, że ja ich nie robię dla siebie. Gdybym robiła produkty dla siebie, one wszystkie by były asymetryczne, albo duża część z nich by była asymetryczna, na pewno wszystkie by były okazałe, dyndzały, brzęczałyby, gibałyby się, miałoby miliony dyndadełek i tej właśnie ta asymetryczność by się w nich powtarzała. Ale ponieważ moje produkty są dla moich klientek, a panny młode nie lubią asymetrii,
to nie są asymetryczne. I bardzo wielu rękodzielników ma ten problem, że robią to, co im się podoba, totalnie ignorując to, co podoba się ich klientom. I to się przejawia we wszystkich działaniach, nie tylko w samym projekcie produktu, w samym projekcie rękodzieła. Bardzo często się też przejawia w sposobie mówienia, w sposobie fotografowania. Mi się tak podoba, mi ta fotografia się podoba. A tak naprawdę może ona zupełnie nie przemawiać do klientów. Klient to jest to takie centrum naszego myślenia we wszystkich aspektach. Od projektu, przez prezentację, przez zdjęcia, przez sposób komunikacji i przez kanały komunikacji. O tym dziewczyny, które były na bezcukrowej dysze, wiedzą i wiedzą, jak korzystać z tej wiedzy i co z nią robić. Wam polecam, można kupić dostęp wsteczny, Karola Wam podlinkuje, dlatego że te moduły poszczególne można kupować pojedynczo, nie trzeba kupować od razu całej dychy, ale tamten proces jest rozłożony na czynniki pierwsze i pokazujemy dokładnie z czego, jak, kiedy i którędy korzystać, żeby ta promocja rękodzieła była jak najbardziej skuteczna, jak najlepsza, jak najbardziej profesjonalna. Nie widzę nowych pytań. Tutaj sobie dziewczyny coś nawzajem odpowiadają. Mam troszeczkę wrażenie, że nie widzę wszystkich komentarzy, tylko część. Jestem, pisze Jolanta. Obserwuję od miesięcy, a dopiero dzisiaj udało mi się złapać na żywo. To od razu dawaj jakieś pytanie. Tutaj sobie coś dziewczyny piszą o maseczkach. Martyna pisze, że miała dzisiaj załamanie nerwowe. Zaczęłam pisać posty, ale mój komputer nie radzi sobie z obrabianiem filmów. Muszę znaleźć łatwiejszy program. Wiesz co? Nie wiem, jakie ty masz filmy. Jakie filmy produkujesz. My na okruszki nagrywamy po prostu z ręki i obrabiamy w Movie Makerze przez telefon. To jest taka apka, całkiem niezła. Movie Maker? Chyba tak, Movie Maker. I tam ta licencja taka, żeby nie pokazywało się logo w rogu, nie jest wcale droga, bo jest jednorazowa i bodajże kosztuje około 60 zł. Nie ma żadnych reklam, nie ma żadnych znaków wodnych, ani na początku, ani na zakończenie tego filmu. Masz kilka fajnych, spoko efektów. Możesz edytować cały film, skracać, dodawać dźwięki, robić intro. Naprawdę uważam, że na takie podstawowe potrzeby, jeżeli to nie ma być oscarowy film, to jest spoko. Nie wiem, jaki to jest film, ale jeżeli to jest takie gadanko, które trzeba po prostu wsadzić w jakieś ramy, w jakąś okładkę, to spoko. Marcin pisze, czyli zdjęcia z modelką w kolczykach, które robią w ekstrawagancji sytuacji, to flat lay. Nie, Marcin, zdjęcia flat lay to, tak jak po angielsku byś to sobie wprost przetłumaczył, to jest zdjęcia leżące na płasko, czyli układasz swoje produkty w pewnej aranżacji na płasko i fotografujesz prostopadle z góry. To są zdjęcia typu flat lay. Zdjęcia na modelce to są zdjęcia po prostu na modelce, bardziej lifestyle'owe. Nie mogę niestety otworzyć Twojego linku, bo przerwie transmisję. I tyle. Nie widzę nowych pytań ani nowych komentarzy. Wszyscy zajęci szyciem maseczek od jutra, każdy uzbrojony w maseczkę. Widziałam bardzo dużo takich postów, które latają po internetach, jak zrobić sobie taką maseczkę z chustki, z bandanki, bez szycia. A Edyta Woźniak ma w ogóle chyba na twórczym warsztacie, instrukcja, jak sobie taką maseczkę uszyć bez użycia maszyny do szycia, tylko ręcznie. Miałam testować, ale jakoś nie miałam. Jak? Czasu. Ewa pisze, co do kubków, można umieścić na zdjęciu dwa kubki, jeden stojący, a drugi leżący. A jak leżą, można je kłaść na jakimś kocu, czy na jakiejś tkaninie, którą się zawinie tak, żeby trzymała kubek w odpowiednim ułożeniu. A jak na płaskiej powierzchni, to pod spód można włożyć kawałek gumki do ścierania lub plasteliny, żeby przytrzymać ułożenie. Można. Tak. Tylko to już bardziej takie zastosowanie do zdjęć produktowych, myślę.
Nareszcie mogę obejrzeć na żywo. Mam nowy telefon, pisze Marzena. A ja od miniaturowych skrzyneczek posągowych jestem i serdecznie pozdrawiam ulubione nauczycielki Małgosia i Karoliny. Bardzo nam serdecznie miło. Marzena, rozgaszczaj się. I czerp, czerp. Aleksandra pisze, jak zaciekawić fotografią fotografa? Mój klient idealny to fotograf. Robię propsy do fotografii noworodkowej. Zawsze mam kompleks, jak wstawiam nowe zdjęcie, że nie takie, że za słabe, że nie ta jakość. Fotografa faktycznie zachęcisz ładnymi zdjęciami, ale nie tylko. Fotografa zachęcisz przede wszystkim pokazując, jak z Twoich produktów korzysta jego konkurencja. Pamiętajcie, jeżeli macie produkty B2B, czyli business to business, czyli sprzedajecie produkty innym ludziom, którzy będą wykorzystywali te produkty do tego, żeby rozwijać swoje biznesy, a fotopropsy są takim produktem. One dla fotografów, fotograf, który kupuje fotopropsy, nie kupuje tych fotopropsów po to, żeby się na nie poprzeglądać, bo są piękne, tylko po to, żeby dzięki tym fotopropsom nagonić sobie jeszcze więcej ludzi, którzy będą chcieli robić u niego fotografię, więc najskuteczniej dotrzesz do innych fotografów, pokazując, że z Twoich fotopropsów bardzo skutecznie i efektywnie już korzysta jego konkurencja, czyli inni fotografowie. Dla Ciebie kluczowe, oprócz Twoich własnych zdjęć z prezentacją Twoich produktów, będą zdjęcia Twoich klientów, którzy pokażą Twoje produkty. Jeszcze inaczej, którzy pokażą, jak Twoje produkty zwiększają ich zyski. Po prostu. Pamiętajcie, że jeżeli oferujecie swoje produkty innym firmom, innym markom, to każdy przedsiębiorca ma dwa marzenia, jeśli chodzi o swój biznes. Zwiększenie zysków i zmniejszenie kosztów. I to są te dwa punkty nacisku, dwa gorące punkty, które trzeba cały czas naciskać, oferując swoje produkty B2B. Więc jeśli chcesz, żeby fotografowie kupowali Twoje fotopropsy, one muszą być piękne, bezwarunkowo, one muszą być piękne. Twoje zdjęcia, jeżeli to Ty je sama robisz, powinny być przyzwoite, ale największą robotę dla Ciebie zrobią zdjęcia innych fotografów, którzy będą używać Twoich fotopropsów. Zastanowiłabym się w ogóle, nie wiem jakiego rodzaju są to fotopropsy, nie wiem, jakim dysponujesz budżetem, ale ja bym bardzo poważnie rozważyła danie, naprawdę, do testowania jakiemuś dobremu fotografowi, o którym się mówi, który ma już pewną markę i renomę, i dałabym mu w prezencie pakiet tych fotopropsów po to, żeby on je zrecenzował i żeby pokazał u siebie te fotopropsy. I ja wiem, że wielu rękodzielników patrzy się bardzo krzywo tego typu działania, w których dajemy nasze produkty za darmo. I ja nie jestem na ślepo fanką rozdawania produktów swoich do testowania za darmo. Aczkolwiek jestem fanką dawania tych produktów, jeżeli to ma sens. A ma to sens wtedy, jeżeli testować je będą osoby, o których wiecie, że przyciągają, że na pewno przyciągają Waszych klientów. Więc nie miałabym ja problemu, żeby dać zestaw biżuterii na przykład wizażystce ślubnej albo fryzjerce ślubnej po to, żeby używała ich i robiła zdjęcia, i tagowała te zdjęcia, i pokazywała swoim klientkom. Oczywiście nie jakiejkolwiek wizażystce i fryzjerce, bo ranga marki, rozpoznawalność marki, prestiż marki ma przy marce luksusowej, a taką marką jest Pillow Design i Perfect Day, kluczowe znaczenie, więc to musiałaby być jakaś znana wizażystka czy fryzjerka. Natomiast nie miałabym oporów, żeby wysłać taki bundle, taki pakiet produktów, których ona by używała do pokazywania swoich fryzur czy swojego wizażu. I trzeba na to patrzeć, jeżeli jest dobrze przemyślana taka strategia tego typu współpracy i ona jest przemyślana od samego początku i wiecie wszystko, absolutnie wszystko na temat odbiorców tej osoby, że tam są Wasi klienci, to takie produkty dane za darmo to jest po prostu koszt reklamy. Koszt reklamy, który się ponosi zawsze, bo albo płacicie w złotówkach na Facebooku ustawiając reklamę, albo płacicie Google AdWords ustawiając reklamę, albo płacicie za przedruk materiałów w prasie, za reklamę w radiu, albo
po prostu dajecie swoje produkty i to jest wasz koszt reklamy. Tylko podkreślam to z całą stanowczością i z całą moją mocą i siłą, to muszą być działania przemyślane. Nie ma sensu rozdawanie swoich produktów komuś, kto do was napisze na priv, ha, 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 mam swój profil i on ma ileś tam set miliardów obserwatorów, ileś tam set miliardów osób obserwuje i komentuje, daj mi swoje produkty, ja je przetestuję i zrobię test na profilu i wchodzicie na ten profil, a tam są testy kosmetyków, biżuterii, ciuchów, torebek, butów, nie wiem, maszynek do golenia, żarówek, serwisów kawowych, kapsułek do kawy i jeszcze miliard innych rzeczy, to was totalnie nie interesuje, bo taka osoba dociera do wszystkich i do nikogo. Tak naprawdę obserwują tę osobę tylko te osoby, które chcą zrobić taki sam profil i chcą wyciągać kolejne produkty od kolejnych ludzi i w ten sposób, w cudzysłowie, zarabiać. Natomiast, jeżeli jest jakiś influencer, na przykład nie wiem, macie lokalny biznes rękodzielniczy i w waszym mieście jest jakaś sława i ona ma swój profil na Instagramie i swoje media społecznościowe i tam ludzie ją jak bożka traktują. To można się zastanowić, jeżeli ona gromadzi wokół siebie odbiorców, wśród których wiecie, że mogą być i wiecie z dużym prawdopodobieństwem, że mogą być wasi klienci, z taką osobą współpracę tego typu zawsze warto rozważyć. Oczywiście w granicach rozsądku, bo jak wam ktoś krzyknie, że chce od was produkty za 3000 zł za jeden post, to ja bym sobie to przekalkulowała, że gdybym 3000 zł władowała w reklamę na Facebooku, to na bank wyszłabym na tym lepiej, ale w granicach rozsądku, takiego zdrowego rozsądku, takie współprace warto rozważyć. Za i przeciw, bo to nigdy nie będzie zero-jedynkowo. Jak ktoś wam powie, tutaj współpracujcie z tym, temu dajcie, bo ja tak zrobiłem i to mi wyszło super, to wcale nie znaczy, że wam też wyjdzie super. To wszystko trzeba przeanalizować, rozłożyć na czynniki pierwsze i jeżeli stwierdzicie, że macie budżet, macie jak dać te produkty i to nie zrujnuje was i przemyślaliście wcześniej tych odbiorców, to w jaki sposób ta osoba prowadzi te media społecznościowe? Zawsze warto. A w biznesie B2B pamiętajcie, jeżeli uda wam się swoimi produktami pokazać, jak pozytywnie wpłynęliście na rozwój czyjegoś biznesu, a już najlepiej konkurencji, no to jesteście w domu. Edyta ma instrukcję, jak uszyć maseczkę bez użycia mamy Maricelli. Ja mam pytanie o bezcukrową dychę. Który moduł wybrać, żeby ogarnąć skutecznie promocję? Jak znaleźć klientów, jeśli zaczyna się od zera? Od zera to wszystkie moduły. Naprawdę. Wypróbuj sobie moduł o kliencie idealnym. On ci bardzo dużo wyjaśni, bardzo dużo naprowadzi, dlatego że żadna promocja nie jest skuteczna, jeżeli nie jest wcelowana w rynek docelowy. Nie będzie wcelowana w rynek docelowy, jeżeli nie będziesz wiedziała, co to jest i jak go określić i jak korzystać z tej wiedzy. Więc moduł o kliencie idealnym ustawi cię na dobre tory. Te ćwiczenia, ta wiedza, która tam jest, ustawi cię na dobre tory i wystartujesz w którąkolwiek stronę, byś wtedy nie wystartowała, wystartujesz uzbrojona w podstawową i absolutnie niezbędną wiedzę do tego, żeby każde działanie kolejne, niezależnie od tego, czy to będzie reklama, czy to będzie posty, czy to będą zdjęcia, czy to będzie tworzenie nowej kolekcji nawet, będziesz uzbrojona w tą wiedzę, bo będziesz wiedziała, dla kogo to robisz i będziesz patrzyła totalnie inaczej. To ci gwarantuję, że po module o kliencie idealnym zmieni ci się totalnie optyka patrzenia na swój rynek docelowy i na swoje działania. Popatrzysz na to pełniej. Popatrzysz na to, wychodząc z twojej ze swojej takiej skorupki rękodzielniczej na zewnątrz. Rzuci to bardzo dużo światła. Powiedziałabym, że to jest jeden z najważniejszych, wszystkie moduły tam są ważne, ale żaden kolejny moduł nie ma sensu, jeżeli nie będziesz wiedziała tej wiedzy, która jest w module o kliencie idealnym. Więc moduł o kliencie idealnym ja polecam absolutnie każdemu. To jest absolutnie pierwsze primo każdej marki, każdego biznesu, nie tylko rękodzielniczego. Tutaj Karolina jeszcze podpowiada. Jolanta,
Produkty, które najbardziej mnie kręcą, które najbardziej lubię robić, to poduszki, dywany, torby wykonywane na drutach i szydełko, sezonowo czapki. Jak to pogodzić pod jedną marką? Da się. Moja marka nazywa się Casa Dilana, dom z wełny. Oczywiście, tu już masz wszystko pogodzone, bo jeżeli to wszystko jest wykonywane jedną techniką, to tutaj już masz spójność, absolutnie. W takim przypadku, jeżeli masz produktową różnorodność, czyli tak jak piszesz, poduszki, dywany, torby, nie tyle robisz kolekcjami, choć też, ale przede wszystkim dzielisz sobie na kategorie te produkty. Wspólny mianownik masz i to jest technika. Prawdopodobnie za tą techniką idą kolory, paterny, styl. Myślę, że one są też w spójnym stylu, który będzie jakby współgrał, tak rezonował z Tobą. Więc tutaj absolutnie nie musisz tego dzielić i nawet nie brałabym pod uwagę podziału tego na różne marki, dlatego że wspólnym mianownikiem będą tutaj te druty i technika stworzenia. Marcin, to nie rozdawnictwo, to zawsze musi być przemyślany plan na pozytywny dług wdzięczności. Ty, szczwany lisie. O, Karolina też tutaj napisała, że trzeba zacząć od określenia klienta idealnego. Dziękuję za rady, pisze Aleksandra. Wykonuję kocyki, owiki, czapeczki, opaski i rampersy typu miś. Co z wykorzystywaniem zdjęć z sesji, na których jest noworodek? Kto się zgadza na publikację? Rodzic czy fotograf? Musisz po pierwsze zapytać fotografa, a po drugie zapytać rodzica. Jeżeli nie masz zgody na publikację, ale rodzic publikuje w trybie takim publicznym, zawsze możesz udostępnić to zdjęcie z profilu rodzica i w ten sposób pokazać, ale zgodę na wykorzystanie wizerunku dobrze jest mieć. Znaczy nie, musisz mieć zgodę na wykorzystanie wizerunku do publikacji w internetach. Czy współpraca z konkurencją, która dopiero zaczyna, ale ma sklep internetowy z podobnymi produktami i dobrą reklamę, ręcznie malowane skrzyneczki posągowe i tak dalej, to dobre posunięcie? Jestem o lata bardziej doświadczona w malowaniu, ale w sprzedaży o lata dalej niż ta młoda dziewczyna znająca się na internetach. Czekaj, jeszcze raz. Czy współpraca z konkurencją, ale w jakim zakresie ta współpraca? Bo musisz tutaj doprecyzować, bo nie wiem, na czym miałaby polegać ta współpraca. Która dopiero zaczyna. Dopisz, proszę cię, Marzena, na czym miałaby współpraca ta polegać? Anna pisze, że polecam z całego serca bezcukrową dychę. Anna, nasza kursantka, dziękujemy bardzo. Dycha jest naprawdę super. To jest, ja wiem, że mówię o naszym kursie, o kursie, który same wymyśliłyśmy, same stworzyłyśmy. Ale to jest naprawdę dobry kurs. To jest bardzo dobry kurs. Lepszego nie znajdziecie. Lepszego kursu dedykowanego rękodzielnikom, słowo daję, nie znajdziecie, chyba że jest drugi rękodzielnik, który stworzył markę znaną w całej Polsce, rozpoznawalną w całej Polsce i na hasło kolczyki od, na przykład, czy produkt od. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. I dzieli się tą wiedzą, to tak, to tam na pewno też jest ekstra. Ale nie znam takiej osoby. Więc polecam Wam naszą dychę. Nie ma tam ściemy, nie ma tam owijania. Szkolimy tam też i naszą konkurencję. Są dziewczyny, które szyją sutaż i naprawdę nie cedzimy tej wiedzy. Usłyszałyśmy, że jest tam tyle, że z tego można by było zrobić kilkuletni program. My to mieścimy w 10 tygodniach, ponieważ nie jesteśmy w stanie rozciągnąć tego na dłużej ze względu na nasze marki rękodzielnicze, ze względu na sklep, ze względu na sezonowość naszej sprzedaży. Ale to, co możemy, to w kursie macie wszystko, absolutnie wszystko. Wywnętrzyłyśmy zakamarki sprzedażowe, marketingowe, jeśli chodzi o rękodzieło. Do cna, do spodu. Anna pisze, że bardzo dobry, najlepszy. Super. Dziękujemy, Anna. Bardzo dziękujemy. Czekam jeszcze, żeby Marzena dopisała, na czym miałaby polegać ta współpraca, bo trudno jest mi odpowiedzieć na jej pytanie, nie wiedząc, czy to ma polegać na tym, że ty jej do sklepu będziesz wstawiała swoje produkty, ale markowane tobą, czy ona ciebie ma nauczyć, jak się w internetach poruszać, czy ty masz jej dać, czy ty masz dla niej robić te produkty, ona będzie od ciebie kupowała te produkty, ale sprzedawała pod swoim brandem. To wszystko ma znaczenie, dlatego
że jeżeli rozważasz współpracę, w której ty byś jej sprzedawała swoje produkty, a ona sprzedawała je pod swoim brandem, to ja bym się zastanowiła nad tym. Dlatego, że tę energię, którą byś włożyła w tę współpracę, mogłabyś włożyć na przykład w naukę internetów i ogarnięcie tego, to się da ogarnąć, to się naprawdę da ogarnąć, to nie jest aż tak trudne. Jest mnóstwo miejsc, jeśli chodzi o internetowe, techniczne sprawy, z których możesz naprawdę bardzo dużo wiedzy zupełnie za darmo wynieść i chyba na tym bym się skupiła, bo pamiętaj, jeżeli zaczniesz budować swoją własną markę, swoją własną renomę, swoje własne rękodzielnicze królestwo, to ci zaowocuje w przyszłości. Jeżeli natomiast poświęcisz czas, energię, zasoby, wszystko na budowanie czyjejś marki i za 5 lat ten ktoś stwierdzi, że jednak tam mam nowy pomysł na życie i na zarabianie, no to znowu zostaniesz z niczym, po prostu. Może tak się być, tak się zdarzyć, że z dnia na dzień cała twoja kilkuletnia na przykład praca zostanie zniweczona nie z winy tego kogoś, bo każdy ma prawo do tego, żeby zmienić swoje plany życiowe. Każdy ma prawo do tego, żeby zmienić swoją ścieżkę zawodową. I my na to wpływu nie możemy mieć, ani nie możemy oczekiwać, że ktoś będzie nas się pytał, jak ma pokierować swoje zawodowe plany. Ale trzeba mieć tę świadomość, że jeżeli poświęcimy się na budowanie czyjejś marki, istnieje ryzyko, że za ileś lat będziemy musieli i tak wystartować od zera. No bo ktoś może zmienić, bo ta młoda dziewczyna może wyjść za mąż i urodzić dziecko za 3 lata i będzie musiała zawiesić swoją działalność. A ty możesz być po prostu w rozkwicie i być tak produktywna i mieć tyle pomysłów, że nic tylko robić i sprzedawać. Natomiast o tutaj widzisz, dopowiada, że jeżeli to by było markowane twoim nazwiskiem, to rozważyłabym taką współpracę. Jeżeli tam byłaby twoja metka pod twoją nazwą i twoja marka oznaczana na zdjęciach, na przykład w mediach społecznościowych, użyłabym tego typu współpracy do budowania rozpoznawalności mojej własnej marki, ale nie zaprzestałabym budowania własnej marki jednocześnie. Czyli tak czy siak poświęciłabym czas i energię na to, żeby się tych internetów nauczyć i zacząć budować swoją własną markę również. Cześć, mam pytanie, pisze Katarzyna. Wykonuję biżuterię jakby w dwóch typach. Te same materiały, ale inna estetyka. Problem polega na tym, że obie trafiają do trochę innego klienta. Jedna to prosta klient, prostsza, ta jednak prostsza to do klienta po 30 i taka, która wymaga większego nakładu pracy, która zainteresuje panie po 50. Problem polega na tym, że w pierwszym przypadku byłabym w stanie łatwiej tworzyć powtarzalne kolekcje, w drugim ewentualnie krótkie serie, ale i to tak głównie pojedyncze sztuki. Pytanie, czy mogę sprzedawać jednocześnie oba rodzaje produktów, jako na przykład różne kolekcje, czy lepiej zdecydować się na jedną? Możesz, jeżeli ci bardzo szkoda, możesz sobie to zrobić, podzielić kolekcjami jak najbardziej. Pamiętaj, że to chyba w którychś okruszkach mówiłam o tym, jak wybrać technikę i produkt, który chcemy, który powinnyśmy promować i na którym powinnyśmy budować swoją markę. To, że jesteś w stanie powtarzać pewne produkty, robić je kolekcjami i seriami, to jest bardzo dobra baza do tego, żeby zbudować sobie stabilny biznes oparty na rękodziele. Rękodzieło oparte na produktach OAK nie jest niemożliwe do stworzenia, jest trudniejsze do stworzenia. Wymaga dużo więcej energii, dlatego że do każdego produktu musisz się zaangażować bardzo, bardzo, bardzo. Natomiast jeśli robisz produkty powtarzalne, to angażujesz się raz. Robisz raz zdjęcia, robisz raz opis, raz wstawiasz do sklepu. No, promujesz więcej niż raz, wiadomo, ale mam nadzieję, że tego jesteście świadomi, że nie wystarczy coś wrzucić w internety, to jest zdecydowanie za mało. To jest po prostu taki naparstek pracy dopiero. Naparstek przy wielkim garze roboty, która jeszcze czeka, żeby skutecznie wypromować produkt. Ale robi się to raz. Jakby to całą podstawę. Natomiast przy produkcie takim, którego się nie da powtarzać, przy produkcie OAK, jedynym w swoim rodzaju, tę robotę za każdym razem od nowa trzeba zrobić. Od nowa zrobić zdjęcia, od nowa zrobić opis. I też z takim założeniem, że sprzedacie to tylko raz. I później już drugi raz tego nie sprzedacie, szczególnie jeśli w komunikacji z klientem jest to zaznaczone, że jest to produkt jedyny w swoim rodzaju. Nie jest to niemożliwe, wymaga dużo więcej czasu, wymaga dużo więcej energii i wymaga tej świadomości, że będzie trudniej, że pieniądze przyjdą z renomą marki na przykład, że wyższe zyski przyjdą z większą rozpoznawalnością
marki. Pamiętajcie też, że marki oparte na produkcie OAK, czyli jedyne w swoim rodzaju, to powinny być marki luksusowe. Te produkty powinny być dużo droższe. Dużo, dużo droższe. 2-3 razy droższe, jak nie więcej. Od takich standardowych produktów, które powtarzacie. Dlatego, że, tak jak powiedziałam, przy tych produktach trzeba się napracować kilkakrotnie więcej razy, kilkakrotnie bardziej niż przy produktach, które można powtarzać, które można odtwarzać, które są robione seriami czy właśnie kolekcjami. Marzena pisze, dziękuję, bardzo mądra rada, proszę bardzo. Jolanta. Pytanie z serii głupich. Jaka jest różnica między kolekcją a serią? Nie ma głupich pytań. Seria jest po prostu mniejsza zazwyczaj, albo prostsza. Kolekcja zazwyczaj oscyluje wokół jakiegoś motywu, wokół jakiegoś przesłania, wokół jakiegoś stylu, wokół jakiegoś wzoru, wokół jakiejś myśli głównej. Serię możesz robić do każdej kolekcji, na przykład seria, nie wiem, nowych zawieszek kolekcji jakiejś tam, albo seria nowych spodków do kolekcji jakiejś tam. Seria jest po prostu krótsza. Nie musi mieć jakiegoś takiego szczególnego, wiecie, takiego voila, jeśli chodzi o charakter, o jakieś motywy, to może to tak jakby seria to jest taka podkolekcja w kolekcji. Ale to pamiętaj, że to jest tylko semantyka, jak sobie nazwiecie kolekcję serią, to i tak pójdzie, tak długo jak będzie cała reszta funkcjonować tak jak kolekcja. To jakby, no. I tyle, nie widzę. Nie wiem, która jest godzina, ile do Was gadam, już pewnie macie mnie dość, bo się dość czuję, że rozgadałam i całkiem długo już, pewnie ze 40 minut tutaj klepię. Nie będę Wam dzisiaj pokazywać, tak jak w tamtym tygodniu, pokoju, w którym rozmawiam, dlatego że ci z Was, którzy byli od pierwszych sekund, no to przyłapali mnie, jak wynosiłam dzisiejsze 3 kubki po kawie i rondelek po budyniu z pracowni. Więc jest tutaj, powiedziałabym, niezła rozpierducha. Nie będę się tym entourażem dzisiaj chwaliła. Za to zrobię autopromocję na sam koniec. W sklepie pamiętajcie, że na czas kryzysu macie 3-dniowy mega turbo hiper warsztat, który się składa z 3 szkoleń, z materiałów PDF. Za 59 zł, normalna cena 359 bodajże, jeżeli mnie coś nie myli, więc macie mega, mega zniżkę na ten kurs. Kurs jest świetny. Pytacie, jak długo będzie trwała promocja. Promocja będzie trwała tak długo, jak długo będziemy uwięzieni w domach, bo to jest promocja na czas kwarantanny, więc jak nas poluzują i wypuszczą w końcu, no to cena wróci jakby do normy, ale na czas kryzysu macie ten kurs, 3-dniowy warsztat Masterclass za 59 zł. Do tego kursu jest stworzona osobna grupa, do której wpuszczamy osoby, te, które wykupiły dostęp. Tam macie nagrania, tam macie wszystkie materiały. Jest super, naprawdę. I taki start, jeżeli ktoś z Was się zastanawia, od czego zacząć płatne produkty nasze, bezcukrowe, to jest dobry start. Drugi dobry produkt płatny nasz na start to jest nasz e-book o kliencie idealnym. E-book jest bardzo fajny i też jest dostępny w naszym sklepie i też go Wam bardzo polecam. No i oczywiście już od miesiąca, niecałego chyba, otworzyłyśmy dostęp wstecz do poszczególnych modułów, przepraszam, naszego kursu Bezcukrowa Dycha. Możecie sobie wybierać temat, który Wam się podoba i zachęcamy do skorzystania. Kurs, jak wiecie, jest super. No, już dzisiaj o nim mówiłam, to już się nie będę powtarzać. No i wskakuj do naszej grupy. Skakujcie na naszą stronę internetową, tam jest blog, można sobie poczytać dużo, dużo, dużo darmowych zasobów. Skakujcie na naszego YouTube'a, tam jest jeszcze więcej darmowych zasobów, takiego gadanka jak tutaj. Tam jest już kilkadziesiąt filmów, plus są też live'y, nie live'y, tylko nagrania merytoryczne. Kilka szkoleń takich zupełnie za darmo dla Was stworzonych również tam jest. Więc czerpcie i mówcie o tych miejscach swoim znajomym rękodzielnikom, niech ta wieść o nas się niesie, niech korzysta z tych darmowych zasobów tyle rękodzielników, ile to się tylko da, więc jakby tak każdy z Was udostępnił dzisiaj tego live'a u siebie, biorąc pod uwagę, że od początku jest tutaj kilkadziesiąt osób, poniosłoby się na kilkadziesiąt miejsc i na pewno co najmniej kilkaset rękodzielników
dowiedziałoby się o nas, dowiedziałoby się, że tu jest fajnie, że można się nauczyć, jak profesjonalnie i skutecznie sprzedawać swoje rękodzieło, więc jakbyście udostępnili, to byłoby super. Tymczasem życzę Wam zdrowego tygodnia, dobrego tygodnia, nie dawajmy się, nie poddawajmy się. Kiedyś to się wszystko skończy. Jeżeli Wam siadła sprzedaż, zastanawiacie się, co robić, to powiem Wam taką radę. Jeżeli nie macie sprzedaży i nie macie pracy na warsztacie, to jest czas na to, na co normalnie czasu nie macie za dużo. Czyli to jest czas na to, żeby posprzątać w miejscach swoich firmowych, w internetach, żeby nauczyć się, jak sprzedawać dobrze. Skończy się ta kwarantanna, wszyscy z powrotem ruszą na hura. Teraz bardzo dużo osób jest w takim zawieszeniu i czeka, a Wy nie czekajcie. Uczcie się, szkolcie się, poszerzajcie swoje umiejętności o nowe, o to, na co nie mieliście czasu wcześniej, po to, żeby jak to wszystko wystartuje, nie nadrabiać zaległości, tylko być już gotowym do działania, uzbrojonym w nowe umiejętności, w nową wiedzę. Pewniej i szybciej wtedy wszystko Wam też finansowo w firmach wróci do normy. Asia podpowiada, róbcie stronę z Edytą. No właśnie, Edyta na czas kryzysu, na czas, nie kryzysu, tylko pandemii, na czas tego lockdownu naszego, stworzyła w ogóle super inicjatywę, dlatego że Edyta Woźniak, jakby ktoś się jeszcze zastanawiał, Velma Risella, postanowiła uczyć ludzi tworzenia stron na WordPressie za darmo. Więc jeżeli chcieliście stworzyć stronę na WordPressie, to możecie to teraz zrobić pod okiem Edyty zupełnie za darmo, w takim trybie, że naprawdę ostatni internetowy matą pojmie, dlatego że Edyta ma dar mówienia prosto o rzeczach trudnych, mówienia nieskomplikowanie o rzeczach skomplikowanych, a w dodatku robi to ze swoją wrodzoną finezją i ze swoim wrodzonym poczuciem humoru. Jest przyjemnie, jest lekko, da się to zrobić. Dziewczyny, które są, a i chłopaki też, są w grupie u Edyty, już tworzą te strony, wszyscy sobie chwalą. Widzę, tam też jestem w tej grupie oczywiście, widzę, jak to zmienia. Po prostu taki kurs, jak zmienia w ogóle sposób patrzenia, to już nie jest czarna magia, ani fizyka kwantowa, tylko tam się dzieje magia biała, magia WordPressowa, więc jeżeli chcecie, to zachęcam, stronę sobie robię. Tak się nazywa grupa? Chyba dobrze powiedziałam, niechże ktoś podlinkuje tę grupę Edyty. Także no, korzystajcie, jest dużo takich miejsc. Możecie sobie skorzystać też z miejsca u Moniki Pieńkowskiej, która uczy, jak sprzedawać poprzez Pinteresta i poprzez Etsy. Tam też znajdziecie bardzo dużo darmowej wiedzy. Monika w ogóle wymiata, jeśli chodzi o Pinterest. Słuchajcie, Monika używała Pinteresta, jak nikt jeszcze nie wiedział, że jest Pinterest. Ona używała Pinteresta, jak jeszcze nie używała Facebooka nawet, więc to były w ogóle praczasy, więc o tym Pinterestie wie absolutnie wszystko. Wie, jak go używać, jak go używać do promocji rękodzieła, więc tam też wbijajcie. Niechże też ktoś podlinkuje stronę Moniki z tymi kursami pinterestowymi. Tam też jest sporo wiedzy takiej darmowej i grupę o Etsy, gdzie też macie bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo. Monika też sprzedaje na tym Etsy od po prostu pewnie 100 lat już i też ma bardzo dużo wiedzy i bardzo dużo doświadczenia. I dzieli się nim bardzo chętnie, nie cedzi. Wiecie, nie udaje, że uczy, dając jakieś takie oczywistości, tylko faktycznie, faktycznie jest ta wiedza taka mięsista. Tyle, bo będę gadała do jutra. Dziękuję Wam za to, że wytrzymaliście z nami dzisiaj, pewnie z godzinkę, tak to pewnie będzie. I co? Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.